Zawijamy za budkę pana Alika kolejnego. Kucia sprawa. Trochę się towaru wyprzedało, jak państwo widzą. O kurde, jak pusto. Alik być może czeka na kolejne oferty. Wyprze z radarem. Ale kombi, dobra. Wyprzedany Alik ma zdrowo. Sama parkuje, ale nie w SC. Ale i tak nikomu nie szukam, to żadna dla mnie różnica. Przejdźmy kawałek dalej. Tu troszkę gracików, rozumiem. Coś, czego szukamy. Szukamy 5. Okazuje się, że widzę, nie chcę trójki, bo ja tylko w sedanie nagle chcę piątkę. Widzę stary Passat, stary. Na starym przodzie. Muszę znaleźć 20 rok. Halo? Tu jest zawsze czysto, świeżo i pachnące. Łopaki piorą. GT Line to GT Line. Nie ma żartów z chłopakami. Czechowice pytały o Crosslanda albo innego Landa. Czy kupi w cenie takiej? No, w takiej tak, ale pytanie, co pod maską będzie i... No właśnie. A widzu, który dzwonił, przeprosiłem, że nie dam rady. Jak jestem na placach, to nie dam rady gadać, kłapać dziobem i wysyłać zdjęcia, tak zwane na poczekaniu. Muszę zrobić robotę, która jest zapisana w moim tajnym kajecie. A co jest tam zapisane, wiem tylko kuźwa ja. 520 benzyna. Benzyna, benzyna. Faktycznie benzyna. Po czym poznałem? Po i na klapie. Pogoda jest taka, że kurde. Brazylijska plaża Copacabana może się schować. Tu jest podobny po nawalików piasek. A może szuper jak na bajce wodzie na plaży na Makarskiej. A nowy ryjek bez empakietu, ale tuliłbym z przyjemnością. Nie no, lipa, takie skóry. Żartuję, żartuję. Znów długi. Znów długi, szukamy dla widza krótkiego. Tak czułem, że na łosie ze Szwecji. Że widzu, przecież to Alik nie jest widzu. Chociaż cholera wie, czy Alik nie jest widzu. Oni w większości oglądają te moje dokonania. A kto ogląda, który z Alików ogląda i zna mu z internetu, mówi: Krzysztof, chodź do mnie. Machem takie jedno wideo. A takie godzinne, mówi Alik. No chłopie, godzinne to nie do rady. Nie ugarniemy tego. To jest fajny rok. Jakaś rysa na zderzaku, ale spod samego spodu, że nie widać. Zobaczmy, co na szybie. Zero. Nie ma wirtuala, nie ma panoramy. Diesel 190 przebiegu, ok. Możemy żwawo iść dalej. Pewnie nie jest drogo, ale szukamy z mniejszym przebiegiem. Zawijam ci ja za winkiel. Miałem oldschoolowego Passata i Astrę równie oldschoolową. Wbijam na plac pana Alika, gdzie ostatnio kupiliśmy Tiguana i Skodzinkę Kodiak 7-osobową na panoramie. Pozdrawiam chyba Rudę Śląską. Aleś pan nabył furę. Pozdrawiam też panią z nad Poznania, nie pamiętam miejscowości, panią Anię chyba. Tutaj był brany, że tak się wyrażę, w tych krzakach. Chociaż krzaku nie widzę. Tutaj był brany pani Skodziak. Skodziak Karok. Gdzieś tu stał. Łypał na mnie swoimi skodowymi oczami. Passaty mamy tutaj. Raz, dwa. To jest golfik. Nie tedek. Passaty mamy. Potrzebujemy nową twarz. Ten jest nowa twarz, ale... Piękna lampa, ale utytłany. LEDy przeżyły. Przy dobrej cenie i 20-19. Zapytałbym pana Alika o wysłałbym widzowi
to co mam. To co mam, to co mam pięknego. Tralala, tralala, lala. To oczywiście Ladybug. Pokażcie mi tu twarz. Starszy, ale jarszy. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Szukam dla widzu benzynki, niestety dieselek, ale wypasiona po brzegi. Tak to diesle mają, niestety, że są wypasione. Benzynki raczej ubogie. Kto pytał o ten model z head-upem? Się nie spodziewaliśmy i z panu Ramą. Manualna 2.0D. Nie wiem, kto pytał, ale... Ale wiem, że są pytania o fury rodzinne. Garniecie szmal 800 plus. Garniecie ten szmal, to macie pieniędzy tyle, że kurde. Pan Alik nawet tyle nie ma. Z kumplami Alikami. Halo, Morgan! Tam się majster wita ze mną, bo... Który? Cała otwarta? Jest tam co ukraść? Kanapki mam, kurde! Kotleta, dzięki! Dzięki, pędzę! Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.